Ups, włączyłem nie to wideo. Kanis, co to jest? To moje cedeki z grami Star Wars. Rozrywka fanów rycerzy Jedi. Nie jakieś napakowane lootboxami aplikacje, a eleganckie gry. Na bardziej cywilizowane czasy. Jako stary fan Star Wars, musiałem w końcu zrecenzować grę z tego uniwersum. Wybór padł na Republic Commando, który niedawno dostał port na konsolę. W grze wcielamy się w żołnierza Republiki i walczymy na scenie teatru wojen klonów. Nie jesteśmy jednak jednym z wielu seryjnie wyprodukowanych sobowtórów Jango Fetta. Przyjdzie nam wcielić się w mocno podrasowaną wersję owego łowcy nagród i dowodzić elitarnym oddziałem Delta, w skład którego wchodzą podobne nam zmodyfikowane jednostki. Republic Commando wspominałem bardzo ciepło. Nim zabrałem się za ogrywanie portu na PS4, miałem szczere obawy, czy moje wspomnienia nie są zafałszowane przez różowe okulary nostalgii. Jak się szczęśliwie okazało, nie były. Chwila, gdy nasza postać zakłada hełm, gdy po raz pierwszy pociąga za spust, w tym momencie autentycznie stajemy się żołnierzem Republiki. Strzelaniu początkowo wydaje się brakować mocy, ale jest to celowy zabieg. Ograniczona amunicja zmusza nas do bardziej precyzyjnego celowania, a co silniejsze givery mają bardzo ograniczoną pojemność magazynka, przez co zawsze zadajemy sobie pytanie, czy użyć cięższych dział, czy może zostawić artylerię na później. Prócz typowego dla FPS-ów celowania, ważne jest również wydawanie poleceń członkom naszej drużyny. Te są dość proste, wszak to gra z 2005 roku, ale dobre umiejscowienie naszych towarzyszy może nam uratować skórę, zwłaszcza gdy musimy wejść w miejsce, gdzie wróg będzie miał nas na widelcu. Jednak najmocniejszą stroną gry jest muzyka. Naturalnie otrzymujemy soundtrack z filmów, który sam w sobie jest epicki, lecz gra posiada kilka autorskich kawałków, które nie ustępują tym filmowym. Klimat, który tworzą, jest nie do podrobienia, nawet dzisiaj. Wszystko to sprawia, że pomimo upływu lat, gra się nie zestarzała. Oczywiście, jeśli staniemy w miejscu i przyjrzymy się otoczeniu, bez wysiłku dostrzeżemy masę kanciastości. Ale żołnierzu, jesteś na froncie, nie w galerii. Masz strzelać, nie podziwiać obrazy. Poważnie, nawet na dużym telewizorze krawędzie mi nie przeszkadzały. Podsumowując, tak samo jak 15 lat temu, tak i dzisiaj, Komandosi pozostają miodną grą. Polecam ją wszystkim fanom Star Wars oraz tym, którzy chcą bezboleśnie przekonać się, jak kiedyś wyglądały gry. Wiecie, ta gra ma ekrany ładowania. Ekrany ładowania między lokacjami. Kurczę, ja zapomniałem, że coś takiego istnieje. Widać, że skleroza cię dopada. Ongiś każda gra miała ekrany ładowania. Więc młodzieży, edukujcie się, jak wyglądały gry waszych przodków. Zagrajcie.